ten zawodnik jest w stanie wygrać rywala, skok! Co to było? W skoku i jeszcze znowu zooma. Próbują gdzieś wybiegać razem, osobno. Nie ma to znaczenia. Wychyla się Delusion, wychyla się sam Kairo, no i ten miałby widać. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten dosyć spokojny wieczór przed nami, moi drodzy. Jestem co do tego święcie przekonany, mega, mega, mega dobre widowisko. No i zobaczymy, jak tutaj poradzą sobie zawodnicy, którzy przecież są bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o finesse, no i w zasadzie no minęła tylko chwila, a ustawiliśmy już rundę pistoletową na jedną ze stron i jest to korzyść oczywiście od finesse. Jeszcze jak widzimy, Plesen dojeżdża pozycję, no i proszę bardzo, zostaje sam Starix, który tutaj no będzie bez wątpienia miał bardzo ciężkie zadanie, no nie tyle nawet dlatego, że ma do pokonania czterech przeciwników, a to jest przecież nominalny trener Aurory i no nie występuje on normalnie w tym zespole, ponieważ nie ma Rayuaya, natomiast właśnie Starix za niego dzisiaj na serwerze nie może wejść na bombsite, gdyż paka jest w posiadaniu antyterrorystów. No a na sam koniec jeszcze Hades. Ewentualne tarapaty mogą być zaraz pod B, gdzie jest ustawiony tylko i wyłącznie Snax, a zawodnicy Aurory jakby się Janusza spodziewali gdzieś tam na tym headshocie, natomiast to Hades daje pierwszego fraga na środku, no i wydaje się, że Aurora jest w kropce, bo tutaj już nie będzie żadnych szans na to, żeby w tej rundzie, mam wrażenie, zdobyć nawet fraga. Maxowi dobrze wychodzi to krycie. Zdobył on na spokojnie eliminację, zdążył się schować, a koledzy mogą na spokojnie tutaj dokładać dalsze eliminacje. No to jest oczywiście runda ekonomiczna, więc nie oczekiwaliśmy zbyt wiele od Aurory. Wcześniej Finesty walczy o kontrolę mapy i zobaczmy, jak Plesen z dużą łatwością skraca sobie środek i zgarnia trafienia na pierwszym zawodniku Aurory. Jednak nie wątpimy w to, że potencjał drzemie również w naszych polach, których tutaj mamy przyjemność oglądać. Tym razem atak na długą. W pierwsze tempo to nie wyszło, więc może w drugie pora na to wejście. Jak na razie Starix łapie pierwszą eliminację. Tak jak mówiłeś, jest to nominalny coach, więc on tutaj w roli takiego leciutkiego stand-ina, gdyż nieobecny z nami jest Rayuaya. Dobrze pamiętam, tak mi się wydaje. Terroryści czekają, ale terroryści wiedzą, co chcą zrobić. Ginie tu, jest gdzieś tam nieszczęśliwie przez tego smoka złapany. Próbują tutaj jeszcze podchodzić właśnie gdzieś bliżej bombsite'u, ale gdy już przyjdzie na wejście w sam stricte bombsite, to tutaj jest Hades, który łapie dwie eliminacje, a zegar jest już czerwony. Bomba leży i jest pod kontrolą Finesse, tak więc już za chwilę trzeci punkt dla ekipy w sumie europejskiej, jak to ładnie strona HLTV podaje. Zastanawia mnie fakt, że Starix na przykład nie chciał zarzucić tego kałacha jednemu z graczy, który no jednak na co dzień jest tym nominalnym zawodnikiem. A teraz zobaczmy Hades, no jak do kaczek, jak do kaczek, na daleko popeskował sobie w przeciwników i bardzo szybko wybombił tę dwójkę oponentów. Obity również i Delusion do jednego punktu zdrowia. No tam jeszcze oczywiście Hadesowi dopomógł wcześniej Twist, więc runda no w zasadzie w kilka sekund została tutaj rozstrzygnięta. No kwestia tylko taka, ile będą w stanie zrobić w tej sytuacji terroryści. No nie wydaje się, żeby zbyt dużo, no ale każda eliminacja będzie tutaj dla nich na pewno dosyć korzystna. Jednak Hades no nie zwalnia tempa. Kolejny raz no Olek tutaj daje one-tapika, no i kompletuje dzięki temu hat-tricka, a to wiąże się z tym, że ekipa broniąca bez większego trudu zgarnie czwarte zwycięstwa. Patrząc po pozycji Starixa, jak rozpoczął tę rundę z kałachem, tak również i tę rundę zakończy właśnie za K47 w ręce. Ale zauważ, że to jest druga runda z rzędu, gdzie ten zawodnik no nie jest w stanie dostać bonusu finansowego za rundę. Pite natomiast nie patyczkował się, chciał to zakończyć w sposób mega profesjonalny, a póki co Aurora chyba na dostanie dojechała. Jest to mega mocna mapa, jeżeli chodzi o Finest, natomiast w przypadku Aurory nie było wcale dużo gorzej. Widzimy, że tutaj jednak argumentów jak na razie nie ma, to jest kolejna runda Force, bo jednak Starix bez granatów, reszta jego kolegów zakupiła na co ich tylko było stać. Gra terrorystów się totalnie nie układa, a Finest korzysta z tego chyba w najlepszy możliwy sposób. Plesen zabawił się tutaj jeszcze z Delusionem, no i ostatni Starix, który znowu zostaje w sytuacji klaczowej. Wiesz, jak widać, coś próbuje. Oj, Starix jeszcze, jak widzimy, daje ładnego hedzika na Plesenie. No i będzie próbował podejścia, będzie próbował jeszcze zaatakować Hades, jednak pierwsze tempo nie sprawdził do końca pozycji, no ale jednak od razu tak naprawdę błyskawicznie się odwrócił, a ich później oczywiście na wymiana nastąpiła na samym starcie, więc bardzo fajny drużynowy manewr. No i teraz zobaczymy, czy zostanie wykorzystane to gorsze wyposażenie przeciwnika, bo jak widzimy, Aurora na jakichś digielkach, tutaj na jakimś teku,
No i jak na razie Plesen bardzo boleśnie przekonał się o tym, jak mocne mogą być te pistolety u zawodników ekipy Aurora Gaming. Natomiast Finest traci Plesena, pomimo tego, że zdał on naprawdę sporo obrażeń. Jednak tutaj może się za chwilę zrobić gorąco galerią, atakują zawodnicy z Rosji, ale zobaczmy, to już jest czas przeszło, oni nie atakują, oni atakowali galerią. Hadesik co rozdał, 4 fragi od niego. To wiadomo, no może statystycznie nie wygląda najlepiej, no ale wiadomo, że jak jest 13-0, no to znaczy, że jest się potęgą. Ja pamiętam właśnie meczyk Navi kontra Illuminar Gaming na RMR-ze. Oj, to zaraz dokończę, ponieważ tu fragi zaczynają się sypać. No i w zasadzie jedyną osobą, która odpowiada, jest Hades. No bo wcześniej zarówno Twist, jak i Shox stracili swoje życie. No i można powiedzieć, że tutaj Aurora zaczyna powoli przejmować sobie okolice długiej. Janusz, ustawiony tutaj w okolicach Smoka, próbuje skanować pozycję, no ale też próbuje odpowiadać zespół Aurory. A spójrzmy, gdzie znajduje się Plesen, ponieważ ten wjeżdża na plecy. On wspólnie z Hadesem nagle wyrównują stan rywalizacji. No i okazuje się, że tak naprawdę na serwerze jest 2 versus 2. No i sprawdźmy, czy Hades dołoży jeszcze coś od ciebie. Hades! Doskonale! No nie, no, no i nie. To jest zwycięstwo od ekipy Finest. Jest co prawda jeszcze dalej niż bliżej, ale po tej rundzie będziemy mogli powiedzieć, jeżeli oczywiście przeżyje, że jest bliżej niż dalej. 16-0, no taki wynik na takim poziomie to się zdarza naprawdę mega rzadko. Natomiast właśnie zacząłem mówić, sytuacja 2-2, gdzie Hades miał 18, jeżeli mnie pamięć nie myli, punktów zdrowia, a on mimo wszystko na wychylającego rywala, który tak naprawdę musiał trafić go tylko raz, zdobywa eliminację. Nie daje się po raz pierwszy w tym spotkaniu wyeliminować swoim rywalom i śrubuje naprawdę fenomenalny wynik, a w tej rundzie śmiem twierdzić, że będzie miał jeszcze szansę go poprawić, bo to Finest lepiej zaczęło potyczkę numer 8, natomiast odpowiedź pojawiła się gdzieś tam odległego w okolicach środka. No i terroryści jakby właśnie teraz ze środkiem przejmowanym. Niestety to jest niebezpieczne, bo Starix również trafia. Być może teraz to on weźmie inicjatywę na siebie. Tutaj jest ustawiony jeszcze bardzo blisko Shox, ale on również nie da rady. No i cała nadzieja w Hadesie, który znowu się nie myli. Spodziewa się jeszcze podejścia od długiej, ale teraz będzie musiał nieco przegrupować ustawienie. Bardzo ważna rola Snaxa. 2 Polaków zostaje kontra 2 Rosjan. Starix już zauważony. No i wydaje się, że tutaj współpraca Hadesa i Snaxa powinna po prostu oddać. Starix oczywiście jeszcze powalczy, ale to jego chowanie broni w ostatnich rundach i fakt, że Hades skraca długą, mógł się skończyć naprawdę źle. Natomiast cały czas jest w walce terrorystą. On teraz przychodzi galerią i to może być jeszcze niebezpieczne. Powalczyć, ponieważ jak na razie Starix, oj, ma okazję. No i Starix to właśnie ten zawodnik jest w stanie wygnąć rywala. Skok! Co to było? W skoku i jeszcze z Nozuma wyeliminował w tym klaczu przeciwnika. No niesamowita końcówka. I gra drużyna, tym lepiej gra Snax. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ta zasada również zostanie podtrzymana. Natomiast kontrola długiej to jest coś, co oglądamy w zasadzie w każdej rundzie i w każdej rundzie, co ciekawe, wychodzi to graczom Finest. Na midzie Plesen nie daje żadnych szans Lakiemu. To co robi tutaj Aurora, ciężko nazwać grą w CS-a, bo oni po prostu próbują gdzieś wybiegać razem, osobno. Nie ma to znaczenia, ale wszędzie, na każdej pozycji, to Finest jest lepsze. No i już tylko Delusion, który będzie próbował jeszcze coś w tej rundzie zdziałać. Nie wróżę mu wielkich szans powodzenia. Plesen już wychyla i nawet ładunek C4 nie zostanie podłożony. Oczywiście Kaderatia na poziomie 17-0, no ale teraz zobaczmy Hades! Znowu rozpoczyna nam fragowanko. Tym razem na starcie rundy wychyla się na środek i bezproblemowo kasuje Delusiona na w pierwszych, przepraszam, to jest jeszcze sekundach rundy, że no nie do końca, tak? Że jednak nie do końca, bo na takim RMR-ze zrobili niestety, albo stety, 0-3 i odpadli błyskawicznie. No ale jak widać tutaj Hades próbuje sobie właśnie taką RMR-ową drużynę punktować. Twist też próbował zagrać agresywniej, no ale to w tym momencie się nie udało, co wiąże się z sytuacją, gdzie Aurora zgarnie zabójstwo i złapie, że tak powiem, kontakt ze swoim przeciwnikiem. Aran boostowania się, Hades nie trafia takiego strzału, ale również nie wymagajmy cudów, bo trafia za to Shox, ale Lucky za dwoma fragami. Na szczęście Snax był w pogodowiu. No i to już jest tylko Kairon podchodzący od galerii. Może być niebezpiecznie, bo Plesen raczej się rywala nie spodziewa. Ten frag musiał się pojawić. Natomiast teraz Janusz kontra Kairon. Kairon kontra Janusz. Polska siła, czy znowu okaże się mocniejsza? Kairon gdzieś tam blisko słyszał go Snax i teraz pojawi się wychylenie. To musi być trafienie. Snax z problemami, ale mimo wszystko tą rundę kończy. Tutaj początkowej przewadze, bo to ekipa Finest generalnie na samym starcie fragi zdobywała, więc chyba teraz zmienili oni plan na rundę. Przyspieszyli i to opłaciło. Przewaga 5 versus
Nexus 3 Bombsite, a w 100% przejęty przez Aurorę, no ale antyterroryści, jak widać, broni nie składają. Tutaj jednak Snack Smoke'u, to jest na pewno bardzo ciekawa ustawka. No to jest też najlepsze połączenie, właśnie Janusz oraz granat dymny. Tylko że mam wrażenie, że Sugar się tego spodziewa, ale właśnie, no na Snacksa w Smoke'u mam wrażenie, że nie ma mocnych. Shox jeszcze tutaj podchodzi, dostrzega przeciwnika i ciekawie, ponieważ nagle robi nam się 2 na 2, no i zauważmy, że to jest szansa na odbicie. Snajper przecież dostrzeżony, tutaj bomba wzięta w obroty, jednakże nie ma w końcowym rozrachunku defowania, jest natomiast Snacks, który teraz doprowadza do sytuacji 1 na 1, no ale Starix jednak stanął tutaj. I tak naprawdę, a widzimy, co tutaj Finesse zrobiło. No dobra, rundy nie wygrało, ale sami sobie odpowiedzcie, jak blisko dokonania tego byli. Niestety to jest znowu potyczka, gdzie Finesse traci entry flaga. Tak jak to było poprzednio, zemściło się to w końcowym rozrachunku. A teraz Lucky, jak nakręcony, już dwukrotnie na środku i nie jest głodny kolejnych eliminacji, chociaż tu jest, musi tutaj trafienie zdobyć. Jeszcze w bardzo ładnym stylu, bo gdzieś tam przez te drzwi Shox skraca długą i momentalnie Finesse wyrównuje. Tak więc nici z tej przewagi Aurory, Starix musi grać z Diglem. On raczej będzie tutaj w roli supporta właśnie swoim kolegom dorzucał granaty, wspomagał. A my mamy Snacksa na bombsite B ustawionego. O, jak zwał tak zwał, ale można powiedzieć na ninja, który teraz daje swoje show. To się musiało jednak szybko skończyć. Delusion za WP bardzo dobrze wcelowany. 2 na 2, bombsite B nie jest jeszcze zajęty, a to jest informacja bardzo dobra dla antyterrorystów. No gdyż bombsite mniejszy na daście odbija się mega ciężko. No i jak na razie właśnie ta bomba zostaje zaplantowana. No czasu jeszcze jest sporo, bo 40 sekund do tego planta, a bardzo blisko są gracze Finest, więc no będzie na pewno tutaj próba walki. No zwłaszcza, że oni są przecież bardzo dobrze dysponowani, no ale jednak no, na Delusiona w tej rundzie nie będzie mocnych, co nie jest źle. Jednocześnie teraz też nie jest źle dla Aurory, ponieważ to w kolejnej rundzie dobrze zaczynają, zdobywają trafienie otwierające. No i będzie próba ataku, no ale jednak twist bardzo ładny i teraz wspólnie z Plesenem zdobywają eliminację. No robi się nagle 3 na 3, ponieważ Lucky troszeczkę stara się tutaj uratować skórę. Oj, niestety Snacks wyłapany przez Sugara od okolicy środka. No jak widać, ten zawodnik tutaj zdobywa nie tyle fraga na Snacksie, co również i fraga na Hadesie. Więc można by tutaj tak luźniej powiedzieć, że no strzela on do Polaków. Ale no jednak tak naprawdę w tej rundzie będzie ciężko, chociaż no Plesen wydawało się, że jeszcze poczaruje w stylu spokojnym kryć ten bombsite właśnie stricte BS-owo. No i jedynie będzie próbował wyjścia teraz twist, no i to niestety skończyło się bardzo brutalnie. Tutaj została zdobyta eliminacja otwierająca przez rywali, ale Hades na BS-ie, więc ja jestem spokojny. Jest pierwsza, jest druga, jest i prawie że trzecia eliminacja. No dopiero Kairon powstrzymał tutaj Polaka, ale Shox od razu jest do pomocy. No i Snacks to wszystko domyka, więc 11-3. Wierzymy w tą tezę. A już za chwilę możemy być tutaj pełni optymizmu przed drugą połówką, która, na co szanse są naprawdę spore, zakończy się wynikiem 12 do 3. Chyba do tego przybliża nas ten frag od Twista. Terroryści chcą atakować bombsite B, a tam jest Snacks XM-em. No i zobaczmy, co będzie w stanie zrobić Janusz, bo już przez Smoke'a wyskakują zawodnicy Aurory. Dostaje w głowę Lucky, ale co ciekawe, nie ginie. Na szczęście jest tutaj jeszcze Plesen do pomocy, a na plecach pojawia się Shox. No i to, moi drodzy, nie pozostawi nam żadnych złudzeń. 12 do 3, taki wynik już za chwilę, chyba że Lucky no strzeli tutaj jeszcze jakieś 4 kosmiczne heady. Ile, jak nie mam, domknięcie tej pierwszej połowy, chociaż przeciąga nam się to. Ale to twist będzie rozjemcą Lucky'ego, oczywiście sprawdza, chociaż zobaczymy. Counter-Strike bywa przewrotny, szczególnie na daście, który moim zdaniem jest mapą tak naprawdę umożliwiającą wracanie z każdego wyniku. Aurora po stronie defensywnej powinni, tak jak mówiłeś, mieć w teorii łatwiej i w rundzie pistoletowej póki co zaczyna się rzeczywiście z korzyścią dla nich, chociaż teraz pojawia się odpowiedź od Shoxa. Zobaczymy jak zaadaptują się do tej rundy nasi zawodnicy. Zawodnicy Finest. No, a w tej chwili zostaje już tak naprawdę nasz zawodnik. Gdzieś do bombsite'u spotuje sobie powoli. Tak, smata rapaty. No i ta kula gdzieś tam nie chciała polecieć w głowę rywala. No gracze Aurory nie są dzisiaj jakimiś, jak na razie, no niesamowitymi zawodnikami pod względem właśnie takim
aimowy, no i mają te problemy właśnie w takich rundach, no ale tym razem jakby na przekór chcieli wygrać bez jakiejkolwiek straty. Siódme zwycięstwo mogłoby się tutaj z ich perspektywy pojawić, no a jeżeli Finesse zwycięży, no to wtedy wiadomo, że mogą narzucić swój styl gry po zamianie stron i będzie zdecydowanie łatwiej, no bo o resecie finansowym tutaj nie możemy mówić. No Starix trafia Twista, no sam wcześniej jeszcze i Hades dołożył trafienie na Delusionie, także w końcowym rozrachunku mamy sytuację 4 versus 4 trupa i to właśnie z tamtych rejonów mapy. Terroryści będą atakowali rywala. Oj, teraz niestety tutaj skanowany Snaksik, no i Lucky autorem drugiego zabójstwa na korzyść Aurora Gaming, jednak tutaj Hades jeszcze na podsadce, Sugar ustawiony na blisko, a na daleko właśnie Lucky, który próbuje kolejny raz tutaj walczyć. Rywal dostrzeżony, trafiony w ogóle chyba w głowę, no ale Hades i tak na daleko wykorzystuje swoją broń snajperską, więc niezależnie od tego, ile HP posiadałby przeciwnik, to frag zostałby zdobyty, a jednak na plecach Kairon, no i on zdobywa tutaj cenną eliminację. No było blisko, żeby Shox tutaj jeszcze powalczył zawodnikiem Finesse, tak więc kolejny tutaj wygrany klacz możemy dopisać na jego konto. Tym razem to nie Hades zdecydował się na zakup AWP, tylko Plesen, ale co on z tym scoutem robi, to jest, moi drodzy, niepojęte. Tak więc w tej rundzie może się wydarzyć jeszcze naprawdę wszystko. No a właśnie Starix timingowo się tutaj wszystko nie zgrało. Plesen jeszcze walczy, Plesen obija Starixa, tak więc zrobił i tak więcej niż od niego wymagano, a Shox już od trupa pojawił się do pomocy. 4-2, taka jest w tej chwili sytuacja. Bombside'a już w zasadzie zajęty, bo tam z bombą w biegu Twist. No i wydaje się, że będzie zawodnikom Aurora Gaming bardzo ciężko wygrać to eko rywala. To podkreślmy jeszcze raz. Kairon cały czas walczy, on ustawiony na windzie i teraz przychodzi gdzieś w okolice Zebry, ale Hades bardzo sprytnie wykorzystuje tę M4, którą konsekwentnie w swoich rękach zatrzymał, a Sugar tak niepewnie. Będzie już chyba chciał chować broń. No i zobaczmy w sumie, czy Snax będzie tutaj czekał, czy wychyli, czy postara się zakończyć życie ostatniego rywala. No niestety nie zaryzykował. Niestety, że runda wydaje mi się, że odasta. Jeżeli teraz gracze Finesse wygrają, no to będzie już bardzo ciężko Aurorze się z tego podnieść. No i Twist jakby tutaj natknięty leci bardzo agresywnie na tego longa i zgarnia pierwsze zabójstwo tej rundy. Są chęci, żeby odpowiadać. Wychyla się Delusion, wychyla się sam Kairo, no i ten jak widać fantastycznie rozpętał serię strzałów. Także bomba na kompletnym widoku formacji broniącej. No szkoda, że tak naprawdę tylko taka jedna zagrywka. Może nie tyle, co dała już zwycięstwo w rundzie, ale mocno ustawiła rundę na korzyść Aurory. No ale wiadomo, mamy Hadesa i Snaksa. Czekam, wziął bombę i będzie próbował się wycofać. A sam Janusz z eliminacją jedną, drugą. No i właśnie to polskie duo odmienia nagle nam losy tej rundy. Smoke do CT dorzucony, Palak również, no i Delusion w klaczu 1 versus 2. Łapie on jednak Snaksa. No i wycofuje się pod bombsite, a Hades robi najlepszą możliwą rzecz, ponieważ wchodzi on na pusty bombsite, a plantuje sobie bombę, no rywal jednak chyba bandycko przez tego smoka, no i niestety taki koguci style od Delusiona zaowocował tutaj łatwą eliminacją. AWP, jak wiemy, zabija naraz w ciało, ale mimo wszystko to zawodnik formacji broniącej wyszedł z tego starcia zwycięsko, a teraz Finesse próbuje również takim, no nieco przyspieszonym ruchem wejść na bombsite. Mniejszy, to się początkowo udaje, ale jeżeli nie, Kairon to Lucky pokazuje, że z tą M9 również jest bardzo mocny, 3-3, terroryści w sytuacji lepszej, bo bombsite B odbija się potężnie trudno. No a szczególnie jeżeli tych granatów, no jest jak na lekarstwo. Jeżeli chodzi o zespół Aurora Gaming, wiadomo, jeden palak, dwa smoki, to nie jest nic. Ale Hades wydaje się, że niepotrzebnie wychylał. Plesen, Snaks, oni obici w dosyć mocny sposób, muszą jeszcze walczyć o utrzymanie tej paki, to nie będzie łatwe. Delusion ma snajperkę, wydaje się, że nie będzie raczej tych, który wychyli jako pierwszy. Plesen niefartownie niestety ginie. Tylko i wyłącznie Snaks, ale w tej sytuacji nie miał tutaj jakiejkolwiek możliwości wykazania się. Kiepunek, tam ta łupka, szturmówki, no ale bez wątpienia cenne będą pierwsze eliminacje. Jak na razie to niestety Plesen traci swoje życie. Kairon zaczyna strzelać i otwiera nam stan rywalizacji tej rundy. Stawiony na dobrej pozycji, Starix może wychylać. No i proszę bardzo, Starix z kolejnym zabójstwem w tym pojedynku. Jednak Hades zauważył rywala na środku. Hades będzie
będzie pikował, a rywal stara się coś zrobić, jednak Hades go trafia przez bramę, więc obrażenia zostały w tym momencie zadane. W tym bombsajdzie mamy zawodnika Oniko Sugar. Snax jednak odpowiada, no ale tutaj bez wątpienia gracze strony broniącej poradzili sobie bardzo dobrze, bezproblemowo, wygrywając taką rundę na swoje konto. W rundzie będziemy wiedzieli tyle, po prostu kto zdobędzie kolejny punkt. Myślę, że decyzje finansowe nie będą tutaj musiały zostać podejmowane. Natomiast Twine spróbuje ukąsić coś niecoś właśnie na pistoletach. Tutaj Snax wpisał się na listę strzelców zaraz po tym, jak eliminował Twist. 3-3, sytuacja bliźniacza do tego, co widzieliśmy bodajże 3 rundy temu, bo nasi zawodnicy, mówią o Finest, uzbrojeni dużo gorzej od swoich rywali, ale mają Shoxa domykającego to wszystko od środka. Hades dokłada coś od siebie i tylko i wyłącznie Kairon, on jest jeszcze groźny. Trzeba będzie więc tutaj bardzo uważać na tego młodego zawodnika. Na razie fejkuje brojenie bomby, jakby Finest się tego spodziewało, bo tupie tutaj zbyt dużo Kairon, a Snax go jeszcze wyjaśnia. No to będzie niezła fiesta, na razie jednak Kairon agresywnie na środku łapie rywala z bombą, więc Shox w tej rundzie już nie będzie w stanie się pokazać z dobrej strony. Natomiast co? Można powiedzieć Aurorze, oni grają na PM-ach, na FAMASie, no i tylko jedna broń M4 i jedna AWP-a, z tego właśnie ta M4 została skasowana przez Hadesa, więc początek rundy doskonały. Twist i spółka teraz starają się wchodzić, a Plesen kasuje kolejne zagrożenie. Tracą tutaj względy zawodnicy strony broniącej. Plesen z kolejnym zabójcem, jeszcze Snax w międzyczasie kasuje Starixa, także Sugar pozostaje sam, on na galerii, ale Twist jak... No tak naprawdę zwycięzcy rundy numer 24 jest wyposażenie, jakim dysponowali zawodnicy Aurora Gaming. Sugar jakby tutaj chciał jeszcze nieco moje słowa poprawić, bo daje dwa fragi z tej MP9, również poprawi stan swojego konta, pogorszy tym samym stan kont zawodników Finest. Po prostu kolejną rundę chcemy pójść tak naprawdę na przerwę i przygotować się mentalnie na drugą mapę. Chociaż próbuje walczyć jeszcze Starix, ten, który początku meczu dobrego nie miał, bo tam co rundę chowa na broń i tak naprawdę swojej ekipie nie pomagał. No potem, tak jak mówiłem, jak reszta jego kolegów, nieco zgasł. Finest nie dawało tutaj im żadnego pola do popisu. W tej rundzie nie powinno być inaczej, bo Plesen nakręcony tym, co zrobił, no... gdzie jako ostatni Sugar, tak jak w poprzedniej rundzie. Chcę tutaj jeszcze podziałać, ale te skany są za mocne i pytanie tylko, kto okaże się zabójcą Sugara. Plesen przeciąga jeszcze full auto, a sam Sugar w smoku. I to Twist go wykończy, moi drodzy, 16-9. To jest koniec pierwszej mapy tej BO3.